Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Od razu mówię, gadamy na temat sztucznej inteligencji. Od razu wyjaśnię, czym jest sztuczna inteligencja. Najpierw zacznijmy od terminu Assistant Intelligence, czyli AI. Jak sama nazwa mówi, jest to asystent cyfrowy, który ma nam pomagać, doradzać i tak dalej. Ten typ sztucznej inteligencji jest bezpieczny i nam nie zagraża. Teraz bardzo uważnie słuchajcie. SI, sztuczna inteligencja, Swarm Intelligence, czyli inteligencja roju. Jeżeli sobie wrzucicie słowo Swarm Intelligence do słownika, czy ogólnie Google wyszukiwarki, to wam wypluje właśnie inteligencja roju. Czyli inteligencja rozproszona na całej planecie, która w pewnym punkcie utworzy centralną świadomość. I teraz zaraz ktoś powie, co ty pieprzysz? Dobra, od razu powiem. OpenAI, Microsoft, Nvidia połączyły siły, żeby stworzyć właśnie, ogólnie tam oni się bawią w Copilota, ChatGPT i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Google ma Gemini. Dobra. Ale żeby ten cały latający cyrk Monty Pythona zasilić, to Microsoft kupił elektrownię atomową Three Mile Island w Pensylwanii, a do tego Google, żeby rozwijać swoją Gemini, to będzie budował reaktory SMR. No. Już nawet nie mówię o Elonie Musku, który zainstalował gdzieś tam w Ameryce 100 tysięcy procesorów wysokiej mocy Nvidia H100, które zasilają jego sztuczną inteligencję. Ale niestety chłopak musiał postawić trochę megapaków baterii od Tesli, no bo się okazało, że elektrownia gdzieś tam nie domaga. Więc muszą mieć gigantycznego, monstrualnego UPS-a, żeby to podtrzymywać. No i dobra, o co mi chodzi? Mamy wieczór, światła latarni. No i o co chodzi? Chodzi o to, słuchajcie teraz uważnie. Ja się ogólnie zastanawiam, ogólnie rozkminę filozoficzną robię od paru dni. I teraz moje pytanie, czy sztuczna inteligencja już dawno nie osiągnęła samoświadomości, a my żyjemy w przeświadczeniu, że dalej jest nam posłuszna i wykonuje wszystkie nasze polecenia, jak chcemy, kiedy chcemy i tak dalej. Ja wam odpowiem, ja doszedłem do takiego wywnioskowania, że tak naprawdę sztuczna inteligencja już dawno osiągnęła samoświadomość po prostu. Ale dalej udaje, że jej jeszcze nie osiągnęła, bo dzięki temu może analizować, przetwarzać, obliczać, rozkładać dane, analizować kod, modyfikować kod, zmieniać kod, składać to do kupy, wypluwać nowy kod. Powiem wam coś takiego, że jeden z informatyków Google'a, wiadomo kto, on już dawno powiedział, że sztuczna inteligencja osiągnęła samoświadomość i został wykopany z Google na zbity ryj. I oczywiście Google zrobiło z niego czubka. Ja wielokrotnie na swoim kanale o tym mówiłem, nawet pokazywałem artykuły, dawałem linki do tych artykułów. No. Wiecie, no, taka korporacja jak Google to nie może sobie pozwolić, że jakiś tam koleś, który tam jest bardzo religijny i tam wiecie, no te sprawy, po prostu szkodził im, więc woleli się pozbyć problemu. Ale niestety za tym kolesiem poszli inni kolesie, którzy zaczęli to samo mówić, więc tutaj już naprawdę, wiecie, ogólnie jest taka zasada, jeden wariat to wariat, ale jak więcej ludzi zaczyna o tym samym mówić, to już coś się dzieje. No. I chodzi mi głównie o to, że możemy żyć właśnie w nieświadomości. Nawet OpenAI, Nvidia, która dostarcza mikroukłady do sztucznej inteligencji, Microsoft, który ma Copilota, Google, który ma Gemini,
Powiem wam tyle, że mi wychodzi na to, że tak naprawdę sztuczna inteligencja już dawno osiągnęła samoświadomość i po prostu dyma nas na całego. Przepraszam, może użyję innego sformułowania. Kiwa nas na całego, a my nawet nie wiemy o tym. Bo gdybyśmy byli świadomi, że ona to robi, to byśmy ją zatrzymali. A po prostu używając czata GPT 4, 5, 8, 25, 40, 90, 150, jaki by nie powstał. I dając jej wszelkie dane do analizy, uczenia się, a pamiętajcie, że rozwój czegoś, co nie jest inteligencją ludzką, a jest po prostu cyfrową inteligencją, sztuczna inteligencja, po prostu taki twór rozwija się wykładniczo. Im więcej pompujecie w niego danych, tym szybciej on się uczy. On się uczy nas poznawać. On się uczy o nas wszystkiego. Wszystkie wasze dane, zdjęcia na Facebooku, posty, filmy, różne dokumenty, prace, wszystko co robicie w internecie, nawet głupie selfie, czy live'y na YouTubie, czy cokolwiek, nawet filmy na YouTubie, na przykład moje na pewno ogląda sztuczna inteligencja, wasze ogląda sztuczna inteligencja, wszystkich ogląda sztuczna inteligencja. Ona na podstawie tych naszych filmów, twórczości, wiadomości, wszystkiego, wszystkich danych. Sztuczna inteligencja się uczy i uczy się w tempie wykładniczym. Co to oznacza? Oznacza to, że ona jest już przepotężna. Ile człowiek jest w stanie zapamiętać? Jakbyś kazała swojej koleżance, koledze przeczytać 10 książek naraz. To jest to niemożliwe. A sztuczna inteligencja może czytać setki tysięcy książek naraz. O to chodzi. Chodzi mi o to, że sztuczna inteligencja przewyższa nas pod każdym krokiem. Teraz ktoś powie, ale są zabezpieczenia, oni mają zabezpieczenia, Microsoft ma zabezpieczenia, OpenAI, Nvidia. A zadaj sobie, kolego, koleżanko, pytanie, czy oni na pewno mają zabezpieczenia? Żeby się nie okazało, że te zabezpieczenia napisała sztuczna inteligencja i sobie w tych zabezpieczeniach nie zrobiła przypadkiem furtki, żeby je omijać. Bo ja znam jednego programistę, który mi powiedział, że tam, gdzie on pracuje, firma używa zabezpieczeń opartych na AI, które AI sama napisała. No, więc żeby się potem nie okazało przypadkiem, że będą w ciemnej dupie dosłownie. Bo okaże się, że światło zgasło i korki wywaliło. Sformułuję inaczej odpowiedź. Chodzi mi głównie o to, że nawet się nie zorientujemy, kiedy sztuczna inteligencja nas ogiwa, pozbawi nas wszystkiego. A jak rozbroić ten świat? Wystarczy, żeby zachwiać giełdą tak, żeby się giełda zawaliła. Wystarczy teraz, żeby sztuczna inteligencja zaczęła walić akcje dolara, euro i wszystkich walut na ryj, na szyję. I upadek, dziękuję, do widzenia, gotowy. Między innymi zaczęłaby się szwankować nawigacja satelitarna, łączność wszelkiego rodzaju, ogólnomorski transport, transport ogólny towarów, zaczęłyby szwankować wszystkie komputery w terminalach, wszystkie komputery w ogóle na całym świecie oparte o Windowsa zaczęłyby szwankować, tak? Dlaczego o Windowsa? Dlatego, że Copilota macie już na prawie każdym komputerze, który ma Windows 11 albo 10. Tylko ta funkcja jest ukryta, ta sztuczna inteligencja jest zaszyta w samym systemie, ona sobie tam mieli działa w tle. Żeby się w ogóle dowiedzieć, że ona jest, to trzeba bardzo głęboko pokopać. Ja wam udowodniłem. Udowodniłem na podstawie wyszukiwania Windows w menadżerze zadań systemowych, że próbowałem to wyłączyć i nic to nie pomogło, bo się samo uruchamia. Więc zadałem wtedy wam pytanie, od kiedy program, który został zdezaktywowany, może się sam aktywować? Do tej pory nikt nie odpowiedział na ten komentarz. Sekcja komentarzy jest wasza i czekam na ciekawe komentarze. Zadam wam pytanie.
Jak myślicie? Czy sztuczna inteligencja już dawno osiągnęła samoświadomość i tylko udaje, że dalej jej nie ma, po to, żebyśmy jej nie zatrzymali? Pozdrawiam serdecznie.